Wtorek, 3 sierpnia, Tomasz Szczepański, witam Państwa w Teledzienniku. Setki Romów, głównie z Polski, Niemiec i Europy Środkowej, uczciło wczoraj w Brzezińce pamięć swoich rodaków, którzy zginęli przed 60 laty podczas likwidacji tzw. obozu cygańskiego oraz wszystkich ofiar romskiego Holokaustu. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele rządów i placówek dyplomatycznych. Polska była reprezentowana przez wicepremier Izabelę Jarugę-Nowacką. Do obozu Auschwitz-Birkenau przywieziono 20 kilka tysięcy Sinti i Romów z 11 krajów Europy. W symboliczny sposób ich tragedię pokazali aktorzy romskiego teatru z Budapesztu podczas uroczystości upamiętniającej wymordowanie ostatnich niespełna 3 tysięcy więźniów tzw. obozu cygańskiego. 2 sierpnia minęło 60 lat od tamtych chwil. Rocznicę uczciły setki europejskich cyganów. Tylko w rodzinie się o tym mówiło, nigdy o tym się na zewnątrz nie mówiło. Dzisiaj zaczyna młodzież romska o tym mówić, zaczyna intelektualiści o tym mówić, ale jest to dla nas ważne. Oświęcim jest takie miejsce integracji tych Romów, miejscem, gdzie wyjadą do swoich bliskich, będą opowiadać, że tuśmy odczcili pamięć pomordowanych naszych bliskich. Do niedawna ludobójstwo dokonane na Romach nazywane było zapomnianym Holokaustem. W zbiorowej świadomości zaistniał mniej więcej 10 lat temu. Stowarzyszenie Romów w Polsce podkreśla, że nasz kraj pozytywnie wyróżnia się na tle innych państw byłego bloku wschodniego w działaniach na rzecz upamiętnienia tragedii cyganów. Pamięć Romów zgładzonych w Birkenau uczciła m.in. wybitna cygańska wokalistka Vera Billa. Przyjechała z Czech, w których obok Słowacji w ostatnich latach dochodziło do głośnych przejawów dyskryminacji cyganów. W uroczystości brali też udział przedstawiciele rządów kilku krajów, którzy podkreślali, że trzeba raz na zawsze zerwać z krzywdzącymi narodowe mniejszości stereotypami. Stereotypami, które dzielą nas bardzo, które mówią o lepszych i gorszych. Każda kultura, każda religia, każda odmienność jest wartością. Myślę, że w Unii Europejskiej także to stanowi ogromną wartość. Musimy przede wszystkim edukować się, być dla siebie tolerancyjni, a tolerancyjni to znaczy tyle, że szanować swoją odmienność. Spod pomnika w dawnym Zigeunerlager uczestnicy uroczystości przeszli przed ruiny krematorium V, gdzie zginęli ostatni Romowie przetrzymywani w Birkenau. Szef niemieckiego stowarzyszenia Sinti i Romów przekazał dyrektorowi Państwowego Muzeum pamiątkową tablicę z prośbą o jej wmurowanie w miejscu kaźni. Na ruinach zapalono znicze. 114 872 zł zarobił w ubiegłym roku Józef Kała, pełniąc funkcję starosty powiatu. W tym samym okresie prezydent Janusz Marszałek otrzymał wynagrodzenie w wysokości 102 390 zł. Od niedawna na stronach internetowych starostwa i Urzędu Miasta dostępne są oświadczenia majątkowe najważniejszych samorządowców. Szefowie władz samorządowych, radni i najważniejsi urzędnicy mają obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe do końca kwietnia każdego roku. Nie znaczy to jednak, że już 1 maja dokumenty te są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronach internetowych miasta czy powiatu. W tym roku ukazały się one stosunkowo późno, dopiero w drugiej połowie roku. Wcześniej musiały zostać sprawdzone przez Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Osobą, która pobiera najwyższe wynagrodzenie spośród samorządowców pracujących na terenie Oświęcimia jest starosta Józef Kała. W ubiegłym roku za piastowanie swojej funkcji otrzymał blisko 115 tysięcy złotych. Nie jest jednak najlepiej zarabiającym szefem władz lokalnych na terenie powiatu. Nieco wyższą pensję, 117 tysięcy, otrzymywał na przykład burmistrz Kent Roman Olejarz. O ponad 10 tysięcy mniej od powiatowej czołówki zarobił w 2003 roku prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek. Jego wynagrodzenie wyniosło nieco ponad 102 tysiące złotych. Żona prezydenta, która jest prezesem dawnej spółki Maja, a obecnie Partner S.A., osiągnęła dochód w wysokości przeszło 90 tysięcy. Na mniej mogli liczyć zastępcy szefów powiatowych i miejskich władz. Na konto wicestarosty Grzegorza Gołdyni w ciągu ubiegłego roku z kasy starostwa wpłynęła suma ponad 104 tysięcy złotych. Oprócz tego, pracując na 1/5 etatu w gminnym ZOZie w Kętach, wicestarosta zarobił około 5 tysięcy złotych. Zastępca prezydenta miasta, Barbara Bulicz, która objęła funkcję w połowie roku, otrzymała wynagrodzenie w wysokości 64 tysięcy. Od połowy sierpnia kierowcy mogą się spodziewać utrudnień na ulicy Dąbrowskiego, głównym ciągu komunikacyjnym Oświęcimia. Ograniczenia w ruchu będą związane z dalszym jego remontem na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Nojego. Objazd poprowadzony zostanie m.in. Brudną i Dziurawą ulicą Słowackiego.
Z jadącego samochodu może trudno dojrzeć dziury na poboczach wypełnione wodą i zeschłymi liśćmi, ale nie z perspektywy pieszego. Chodnik przylegający do ulicy Słowackiego już jakiś czas temu został poprawiony, ale na tym zabiegi drogowców się zakończyły. Na dziurowe pobocza nie starczyło czasu, a może i pieniędzy, zresztą na utrzymanie czystości również. Znakomicie w krajobraz wkomponował się zaparkowany chyba przed wiekami samochód osobowy. Brud, smród i ubóstwo, komentowała głośno przechodząca obok kobieta. Żadna ulica w mieście nie powinna tak wyglądać, a tym bardziej jedna z głównych arterii komunikacyjnych, którą już wkrótce poprowadzony będzie objazd. Ulica Słowackiego, tak zresztą jak wiele innych w Oświęcimiu, jest drogą powiatową, od niedawna w zarządzie miasta. Prezydent wielokrotnie zapewniał, że z chwilą przejęcia dróg wszystkie będą jednakowo zadbane. To ciągle przyszłość, a rzeczywistość, jaka jest, każdy widzi. Co można robić w środku deszczowego lata? Na przykład malować i projektować. Koło powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Oświęcimiu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie zatytułowanym Moja wizja Białego Domu. Konkurs adresowany jest do niepełnosprawnych artystów plastyków, kilku i kilkudziesięcioletnich. Koło powiatowe Polskiego Związku Niewidomych przeprowadziło się do nowej siedziby przy ulicy Dąbrowskiego 125 na początku czerwca. Popularny Biały Domek jest w trakcie remontu. Jak będzie wyglądał po jego zakończeniu, zależy głównie od środków, które uda się zebrać, i od pomysłów plastyków. Konkurs jest przewidziany głównie dla twórców amatorskich. No bo nie chcielibyśmy, żeby, prawda, ktoś, no, mamy pewną pulę przeznaczoną na nagrody, między innymi z dotacji z Urzędu Miasta, tutaj z Oświęcimia. No i chcielibyśmy, żeby te nagrody doszły jednak do tych ludzi, co chcą się wykazać amatorsko. W ogłoszonym konkursie Moja wizja Białego Domku chodzi nie tylko o projekty wnętrz, ale również o otoczenie budynku i pomysły na działalność koła. Technika prac plastycznych jest dowolna. Może to być rysunek, grafika, obraz, może to być makieta, rzeźba, no cokolwiek, to tylko, prawda, człowiek potrafił wymyśleć z dziedziny plastyki. Wszystko jest tutaj mile widziane. Bliższych informacji na temat regulaminu konkursu udziela przewodniczący koła pod numerami telefonów 842 56 71 i 0695 415 104. Prace należy składać do końca sierpnia. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Teledziennika. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.